pisarzy rosyjskojęzyczni byli bezwzględni. Nie było czasu na tłumaczenia, wyjaśnienia, zbędną poplaninę. Zabijali od razu. Robili to w różny sposób, często torturowali, odcinali dłonie, palce, pozostałe kończyny. Wszystko było kwestią ich spaczonej fantazji. Odnajdywaliśmy w lesie spalone zwłoki oraz rozkawałkowane, pocięte części ludzkiego ciała. Naszym psim, tak o sobie mówią policjanci, naszym psim obowiązkiem było te szczątki znaleźć, zanim jakiś krzywiarz dostanie zawału serca. Gdyby spojrzeć na tytuł, odwet gliny. Co do gliny, w zasadzie w języku potocznym doskonale wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Kto to jest glina, doskonale wiemy. Ale dlaczego odwet, panie Ryszardzie? To po prostu jakby odzwierciedlenie mojej kolegów pracy za właściwą reakcję, za szybką reakcję na wykonywane przestępstwa, na te najbardziej niebezpieczne przestępstwa. To jest jakby potwierdzenie tej naszej pracy. A do gliny też odnosi się może i do innych sytuacji, szczególnie do ówczesnej, w tym czasie patologii różnego rodzaju, która występowała, absurdów urzędniczych, które nam przeszkadzało w wykonywaniu naszej pracy. Ludzie kiedyś mi po prostu cywile przypominali, że powinienem napisać tę książkę ze swojej pracy, bo jest bardzo ciekawych wiele rzeczy, zrealizowanych wiele bardzo poważnych spraw. No, dopełnieniem było, przełamaniem, żebym zdecydował się napisać tę książkę, to ta właśnie manipulacja w tym śledztwie zabójstwa. W książce są sytuacje działań naszych, nie tylko w Białej, jest Warszawa, są inne miasta, także dotyczy to przestępczości innych województw też. Ale to tylko część, to jest część historii, ponieważ dalsza część będzie w następnej, w kolejnej książce. To ja chciałem to tak jakby chronologicznie opisać historię z moim udziałem. Mam satysfakcję, że coś w życiu zrobiłem dobrego. Nie udawałem, że pracuję, a robiłem konkretną robotę. Z tego się cieszę. Mam podziękowania, często spotykam się z ludźmi, nawet to jest może bardzo ciekawe, ale ci gangsterzy, których ścigałem, zamykałem, z szacunkiem do mnie się odnoszą. To jest nie spodziewałem się, że coś takiego może mnie spotkać. W ogóle przeżyć z ośmiornicą, nie? I przetrwać jest cud prawie, co? Jak panu się udało? Jestem osobą, człowiekiem, który raczej się nie boi. Podejmuje różne wyzwania. A tutaj pan wspomniał, że tak naprawdę jeszcze, jeżeli chodzi o sprawę pana Semeniuka, jeszcze pan próbuje cały czas na nią pracować. Tak. Nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy to z kolegą. Do prokuratora generalnego kierujemy pisma o przeprowadzenie konkretnych dowodów, które doprowadzą do identyfikacji sprawcy zabójstwa. Ja mam wiedzę taką, że te dowody, które ja przekazuję, idą w kierunku takim, że sprawca może być zidentyfikowany i nawet na dzień dzisiejszy. Nie widzę przeszkód. Wie pan, kto to jest? Pozostanie to, ja po prostu w książce piszę o fakty. Niech czytelnik wyciągnie z tego wnioski. A pan w pana karierze ta sprawa była taka najbardziej dla pana ważna, najtrudniejsza? Nie tyle ważna, bo tych zabójstw było sporo, no ale na pewno ważne, że jeżeli chodzi, że dotyczyło to policjanta. Ale czy ja zabójstw, bardzo wiele spraw prowadziłem, także miałem w tym doświadczenie i wiedzę, i jakby przyzwyczajony do prowadzenia takich śledztw. A strzelanina w Łomazach, jak pana zdaniem? No zakończyliśmy skutecznie, a mogliśmy zostać tam na miejscu i tylko dlatego, może powiem, że jakby z mojej winy, bo starałem się, bo sytuacje były takie, że powinniśmy użyć broni. I to bezwzględnie, i to natychmiast. Ja nigdy nie strzelałem w swojej karierze do człowieka. Starałem się tak robić, żeby zmusić do poddania od bandytów. I doprowadziłem do tego, dając kilkanaście strzałów gdzieś tam z boku. Bo jakoś miałem dobrych przy sobie ludzi, którzy też zachowali się właściwie. Zatrzymaliśmy bandytów, uzyskaliśmy broń, w domu różne inne, odzyskaliśmy
całą gotówkę, która została skradziona. Także, natomiast później, właśnie mnie zaskoczyło to zachowanie komendanta siewierskiego wojewódzkiego. To jest, proszę Państwa, ktoś, kto tego nie przeżył, to nie wie, ale to jest ogromny stres. U nas był w tamtym na etacie psycholog. Nawet nikt nie zapytał, czy ktoś z policjantów chciałby porozmawiać z psychologiem. A sytuacja, mówię, była taka, że policjant, który obok mnie był i wyjął broń, zatrzęsły mu się ręce, nie wiedział, co z tym zrobić, musiał mu zabrać z ręki pistolet. Czyli sytuacja była taka, że człowiek powinien być pomocy psychologa. Ta książka pokazuje, że bycie Gliną to prawdziwa walka. Udokumentowana opowieść starego policjanta z krwi i kości. Jest świadectwem prawdziwego stróża prawa, a nie wymuskanego i wyżelowanego chłopca z komendy. Gliniarz, to ten właśnie gliniarz autor, zdradza kulisy brutalnej przestępczości przygranicznej lat 90. Opisuje te realia z wyczuciem i zrozumieniem. Wszystko czyta się jak porywającą powieść kryminalną, której akcja toczy się jednak w świecie realnym. Lata 90., porządek lat 90. W obiegu publicznym i w prasie, w mediach funkcjonowały takie pojęcia. Ośmiornica, rakieterzy, firma Budzik z granicy. Zechce pan krótko scharakteryzować, czymżeż były te? Jakby to najkrótszy sposób, ośmiornica, rakieterzy. Rakieterzy to po prostu ci ludzie, ci bandyci, którzy grasowali po trasie prowadzącej do granicy naszego państwa. Przejmowali, rabowali, zabijali. No były to sytuacje dzisiaj nie do pomyślenia. Ośmiornica wynika stąd ta nazwa, ponieważ na granicy działała taka grupa, którą ja nazywam ośmiornicą, ponieważ Straż Graniczna była bardzo głęboko powiązana z przestępcami rosyjskojęzycznymi i z Warszawy. Pechoty na początku tak było, ale to pokazywało, jak bardzo zależało nam na tym wspólnym celu. I tak od mniej więcej środkowego rozdziału ta współpraca po prostu płynęła. I tak urzekł mnie taki fragment tej naszej wspólnej pracy, kiedy postarałem się sobie wyobrazić niektóre rozmowy, jakie mogły być przeprowadzone w komisariacie i starałem się oddać i pan Ryszard powiedział mi, że dobra robota, tak właśnie było, poczułem się tak, jakbym był wtedy. I to dodało mi skrzydeł do tego, żeby to pisać i wtedy uwierzyłem, że ta książka naprawdę ma sens. A drugim takim punktem zwrotnym był taki moment, gdy pan Ryszard dostarczył mi zdjęcia, swoje zdjęcia prywatne, zdjęcia dokumentujące jego służbę. Kiedy uświadomiłem sobie w tym momencie, kiedy przeglądałem te wycinki prasowe, kiedy przeglądałem te zdjęcia, że ten człowiek, ten policjant, który ma ogromne doświadczenie, niejednokrotnie stykał się ze światem przestępczości, z rozmaitymi zagrożeniami, że on powierza mi fragment swojego życia do tego, aby przedstawił to innym.